27 maja w Instytucie Roberta Kocha odbyły się uroczystości z okazji setnej rocznicy śmierci noblisty. Wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia Roberta Kocha miałem okazję uczestniczyć w tych uroczystościach. W mauzoleum złożyliśmy wiązanki kwiatów pod płytą Roberta Kocha. Jak Państwo tutaj widzicie na fotografii, jest jak gdyby sobowtór. Ten pan również nazywa się Robert Koch. Jest członkiem rodziny Roberta Kocha i mieszka na stałe w Stanach Zjednoczonych. Natomiast obok pozostali członkowie naszej delegacji, między innymi profesor Meissner. Po złożeniu wiązanek odbyła się część oficjalna. Między innymi miałem okazję zabrania głosu i powiedzenia kilku słów w czasie tej części obchodów. W czasie części oficjalnej, oprócz mojego wystąpienia, przemawiał również sekretarz stanu niemieckiego Ministerstwa Zdrowia oraz prezydent honorowy Instytutu KI Asato z Tokio, który również miał wykład na temat zwalczania chorób zakaźnych. Miasto Olsztyn otrzymało dyplom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie na projekt miasteczka ruchu drogowego. 30 maja w Polskim Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyło się rozstrzygnięcie tego konkursu Budujemy miasteczka ruchu drogowego, który został zorganizowany przez MSWiA. Naszą gminę reprezentował na tej uroczystości pan Artur Łoziński, autor projektu modernizacji i doposażenia miasteczka ruchu drogowego przy szkole podstawowej nr 3. Jak Państwo wiecie, część, powiedziałbym, budowlana została wykonana chyba 2 lata wcześniej. Natomiast ta nagroda pozwoli już na takie kompletne wyposażenie do wykorzystania tego miasteczka w pełnym zakresie, między innymi sprzęt komputerowy, który myślę, że również przyda się w codziennym funkcjonowaniu szkoły. 2 czerwca minął termin składania ofert na budowę infrastruktury sportowo-turystycznej nad Jeziorem Olsztyńskim, czyli modernizacja tej naszej słynnej promenady. Zwycięzcą tego konkursu na realizację tego zadania został pan Sebastian Struzik, tutaj z Olsztyna. Koszt realizacji tego etapu inwestycji to jest 1 170 000 zł, natomiast termin zakończenia tego zadania to 30 września bieżącego roku. 5 czerwca odbyło się otwarcie galerii Mini Park u zbiegu ulic Lipowa i Gajewskich. Inwestycja realizowana przez firmę Świtalski i Synowie. Można powiedzieć, że przedsięwzięcie składa się tak jakby z 2 elementów, czyli galerii handlowej, która została właśnie w dniu 5 stycznia otwarta, przekazana do użytku, oraz drugiego etapu, jakim jest budowa 3 budynków mieszkalnych. Jak widzimy, również odbywa się ta inwestycja w imponującym tempie i jeszcze w tym roku zostanie również oddana do użytku. Bardzo się cieszę, że inwestor tutaj utrzymuje przy realizacji, trzyma się tego projektu, który został opracowany z minimalnymi zmianami, które były również przedstawione i zaakceptowane na Komisji Budownictwa. 7 czerwca również został rozpisany przetarg na przebudowę ulicy Korczaka w Olsztynie. To już jest taki ostatni fragment na tym osiedlu. W tej chwili trwa procedura przetargowa. Również 7 czerwca odbyło się otwarcie ulicy Wybickiego. Przedmiotowe zadanie obejmowało roboty związane z przebudową drogi o nawierzchni gruntowej na drogę z kostki betonowej. Wykonawcą robót wybranym w drodze przetargu nieograniczonego było przedsiębiorstwo robót drogowo-kanalizacyjnych Adam spółka z o.o. z Leszna. 7 czerwca również odbył się pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Komorowo. Może tutaj tak bardziej po ludzku powiem. Jest to kolejna działka
sprzedana na terenie byłych pól irygacyjnych. Jak Państwo wiecie, część tego terenu liczącego łącznie około 50 hektarów postanowiliśmy przeznaczyć pod aktywizację gospodarczą. Jest to swego rodzaju rezerwa dla nas, jeżeli się pojawia inwestor, który poszukuje tego terenu. Można powiedzieć, wydzielamy działki różnej wielkości w zależności od potrzeb. Tutaj akurat, jak Państwo widzicie, ta działka ma powierzchnię 2,5 hektara. W drodze przetargu nieograniczonego zakupiona ona została przez pana Mariusza Wieczorka, który ma elektropark przy ulicy Poznańskiej. No i ze względu na rozrastającą się firmę, brak możliwości rozbudowy istniejącego miejsca, postanowił wybudować firmę od początku na nowej przestrzennej działce. Jak Państwo widzicie, pomimo iż nie nastawiamy się tutaj na jakieś zarobkowanie na tych terenach, to cena również jest imponująca i myślę, że niebawem obok już istniejących powstanie kolejna firma na tym terenie. Od 8 do 10 czerwca odbyły się konkursy na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych. W wyniku tych konkursów dyrektorami na kolejną kadencję zostały następujące osoby. Pani Arleta Rozynek, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębowie, pan Mariusz Urban, Gimnazjum nr 2 imienia Konstancji Wielkopolskiej w Olsztynie, pani Elżbieta Wieczorek została dyrektorem Szkoły Podstawowej w Starej Dąbrowie, pani Grażyna Kramarek, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Adamowie, Maria Grubińska, Szkoła Podstawowa w Karpicku, pani Ewa Libner, Szkoła Podstawowa w Tłokach, pani Renata Spychała-Żok, dyrektorem Przedszkola w Chorzeminie. 12 czerwca na Bożynie odbyło się spotkanie, a właściwie festyn zorganizowany z okazji Dnia Dziecka przez panią sołtys Agnieszkę Szymańską. Pani Agnieszka corocznie takie festyny organizuje, zresztą jest to jeden z licznych festynów, które odbywają się na naszym świecie. Jest to zawsze taka okazja nie tylko dla dzieci, ale również integracji rodziców, mieszkańców osiedla i tutaj należy tylko pani Agnieszce pogratulować zapału, z jakim corocznie podchodzi do tego wyzwania. 12 czerwca w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Obrze odbyło się święto rodziny i sponsora. Również w innych szkołach odbywały się podobne uroczystości, także wiele się tutaj w okresie letnim pod tym kątem również dzieje na naszym terenie. 13 czerwca na stadionie LZS w Dębowie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięło 28 drużyn, w tym 6 drużyn żeńskich terenu gminy Olsztyn. Szanowni Państwo, zawody pożarnicze są zawsze okazją nie tylko do sprawdzenia stopnia gotowości naszych strażaków, stanu technicznego sprzętu, ale również są okazją do zaprezentowania umiejętności przed społeczeństwem, któremu strażacy służą, ale również przybiera to formę festynu integracyjnego, w którym biorą mieszkańcy zarówno w miejscowości, w której zawody się odbywają, ale również przyjeżdżają tutaj rodziny strażaków i goście z całej gminy. Oprócz typowych konkurencji strażackich, jak tutaj widzieliśmy na fotografii, odbywają się różne inne konkurencje. Tutaj w tym przypadku przeciąganie liny, a głównym arbitrem jest ksiądz proboszcz z Kębłowa. 14 czerwca odbyło się spotkanie dotyczące budowy ronda w obrębie ulic Żeromskiego, Dworcowa, Gajewskich w Olsztynie. W spotkaniu obecni byli przedstawiciele samorządu miejskiego, powiatowego, a przede wszystkim przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z Poznania, pan Marek Napierała. Spotkanie było niesamowicie ważne, bo jak Państwo wiecie, od lat wnioskujemy o budowę tego ronda. W tej chwili skrzyżowanie ulicy Fabrycznej, Gajewskich, Żeromskiego jest chyba najbardziej korkującym się miejscem czy punktem komunikacyjnym w Olsztynie.
Wylot w kierunku Leszna jest jednym z trzech głównych kierunków czy tras wyjazdowych z miasta. No i no nie ma co ukrywać, że